kolejne pudełko przed nami. Jest tego kolejna ilość hurtowa komonów i ankomonów pewnie, albo może znowu trafimy marki. No, dużo ciekawych kart dla kolekcjonera tutaj jest. Rakdos Signet, spoko. Znowu jakiś dual deck. Merfolki versus gobliny, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, żeby tam były jakieś super mocne karty. Chyba raczej był budżetowy ten dual deck. Fajna opcja do złożenia morfolków jest w tych kartach. Ale nie mamy takich wartościowych rzeczy. Głównie zapychacze boosterów. Nic. Tutaj kupca pusto, a w tej... Czy coś nas zaskoczy jeszcze? Już bez ciekawych kart. Ale to dopiero połowa pudła. No tu jakieś dziwne rzeczy. Poukrywane. Śmiechu zombie. Takie pudełko z budżetowymi rzeczami. No, można zauważyć, że trochę boosterów tutaj było otworzonych. Ale nic grywalnego już.
Kolejne merfolki. Caustic Caterpillar. Grywalna karta. Wild Growth. Spoko rzecz. Dziwne, że się te guildgate'y tak troszeczkę przemycają tutaj pomiędzy innymi kartami. Oj, ostatnia kubka. Trochę jakichś odwróconych rzeczy. Wszystko jest odwrócone, poza tą jedną kartą, która nam przeszkadza, ale już mogę przeglądać. Tradycyjna Transcend Eva, w sumie foliowany, całkiem spoko. Midnight Guard, też karty do combo. Kiedyś bardziej grało, teraz już tak nie jest popularne. O, foliowane mulch. To jest fajne znalezisko. No i czas trochę na uprzątnięcie, bo już mamy sporo przejrzane. Zostały już nam dwa ostatnie pudła do obejrzenia. No, było sporo fajnych rzeczy, więc zaczynamy od kolejnego. Mam nadzieję, że tu coś fajnego też nam wpadnie. Kart jest całkiem sporo. Jeszcze do przejrzenia. No i tutaj mamy trochę erek, więc też kitkiny. Spróbuję z tych erek wyciągnąć jakieś fajne DH. Irenkak, Bromancer całkiem spoko jest w DH. Orchard też jest ok i Soul of Harvest też jest przyjemny. Tutaj raczej takie budżetowe erki. Średnio grywalne, albo o, Haven of the Spirit Dragon i w smokach nawet można spróbować w jakichś bardziej zaawansowanych formatach. To też jest całkiem sympatyczna karta, można sobie stworzyć trochę gremlinów. Out of Teferi też jest ok. Tutaj trochę uncommonów w tych erkach, więc jeszcze Crackling Drake'a sobie wyciągnę, który jest całkiem przyjemny. Morming Mystic i Spite Dragon. Tyrant's Scorn też jest ok. No tutaj już nic ciekawego nie było. Angel of the Hour. Przyznam, że nie kojarzę tej karty. Ale na flashu może za cast exilować kreatury. Też jest super w DH. W sumie Mad Night Clock też jest całkiem przyjemny w DH. Monastery Siege i Relentless Assault.
jest całkiem spoko kartą. Mob Rule. O, ten Kitkin jest całkiem spoko. Mindspring, dużo jest takiego typu kart, więc raczej nie będę tego brał. Jakiś trochę deck Kitkinowy. No co, trochę basic landów, które szybko przewinę, żeby nie zabierać czasu na antenie. To był kiedyś fajny stworek uncommonowy. Teraz raczej już nie gra. Jeszcze więcej basiców. Powiem, że sporo tych basiców, Savage Landy i Chan Charmy, które są przyjemne. Dużo ciekawych opcji do wykorzystania. O, trochę starych kart pomieszanych. Graf Harvest. Też przyjemna karta do pogrania i w zombiakach najbardziej. Jeszcze jeden. No, jest tutaj sporo ciekawych. Dimir's Spybook. Też fajna rzecz. Szczególnie jak się ma Survey Land za dużo. Frilled Mystic. Spoko. Mystic Snake, Lizard, Wizard. No i plus jeden na Merfolkach. Dovin Veto. Patrician też jest spoko. Jakiś zniszczony Sompik, Lelenia. Od razu nie będę go trzymał. Premier Captain, Sorinik i Admiral Beckett Brass. To jest fajna karta. Może kiedyś złożę na nim Commandera. Syto, Ruinous Ultimatum. Bardzo dobra karta. Jaya i Bomba. Tazos, Triton Hero. Nawet nie najgorszy stan. Prawie idealny. I Balefire Leech. Jest tu trochę sporo fajnych rzeczy. Rowan. Runehorn Hellkite. Goblin Chieftain. Dance of the Mass. Foliowany. Speaker of the Havens. The Circle of Loyalty. Militia Pride. Tu jest coś nawet ciekawego. Dziwnie, trochę słabo przypomina kartę. Special Down. Ale ma całkiem fajny efekt i wygląda bardzo ładnie. Wizen Sen i troszeczkę kiczkinów grywalnych. Pestilent Spirit. Śmieszna karta. Herald of Secrets i Misdirection. I cen na koniec. To są fajne rzeczy. Tutaj się nam fajnie trafiło. Ale to jeszcze nie koniec tego pudełka. Dalsza część kiczkinów. No i basiki wśród nich. Kiedyś to była przyjemna talia. I teraz to tylko dla fanów będę składać. Jedyne sensowne to foliowany landzik, a reszta to basiki. Na sam koniec zostawiłem smaczek. Największe pudło. Ogromne. Masa kart. Jest tego po prostu
co nie miara. Ja uwielbiam te pudła. Szczególnie, że one są bardzo takie wygodne w trzymaniu kart i sporo się tu mieści. Tylko obawiam się, że tu będzie dużo basiców. Zresztą jak wyciągam karty z pudełka, to widać było, że ich jest troszeczkę. No ale spróbujemy coś wygrzebać z tych basiców. Na razie nic. Ale to dopiero początek. Staram się szybko przewinąć, czy coś jeszcze zna. Jakiś foliowany chyba był. Tak, foliowany jeden. Można go sobie wyciągnąć, ale tak to poza tym pusto. Same basiki i nic poza tym. Tylko na szybko. Coś się trafiło, czy nie? Niestety nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Jakiś fulat? Tak, jakiś fulat. Dobre oko. Jeszcze myślałem, że jakiegoś Snowlanda gdzieś wykopałem, ale to tylko z widzenia było. Najfajniej jakby jakieś wejście były fajne. Tylko nie full artowe, tylko zwykłe. One są troszeczkę warte. A poza tym basiki to są groszowe sprawy, szczególnie przy tylu komanderach, które się tworzą. Jeszcze jeden foil, jakiś zniszczony landzik. Od razu eksmituję takie landy uszkodzone, za bardzo są znaczone. Trochę duali, ale też w różnym stanie. Z tych ciekawszych Command Tower to zawsze jest grywalny land. No, poza tym budżetowe duale w ilościach sporych, ale nic konkretnego, nic wartościowego. Więc nie było tutaj samych basic landów. Jakiś... O, Arch of Uraska. Nie wiem, czy ten land coś jest warty, ale nie, jak był w takich budżetowych, to raczej nie sądzę. Na razie go sobie wyciągam, a później sprawdzę. Grow Chamber. Te landy grają, już niestety nie są dużo warte, ale zawsze warto mieć playset. No to druga przegroda. Tutaj już są normalne karty. Mam nadzieję, że coś grywalnego trafię. No, Spell Pierce. Zawsze grywalna karta. Warto takie karty sobie trzymać gdzieś w playsecie, niż później się bawić w szukanie ich. Chociaż szkoda, że nie jest foliowany. Ale już jest prawie playset. Spell Pierce'ów.
Demystify, niestety nie jest to nic wartościowego. No to mam playset z podpisów jednak. Coś czuję, że mogą jeszcze jakieś wpaść. Sylvan Book, nie, to nie jest nic sensownego. Tutaj niczym mnie kolekcja nie zaskoczyła, fajnym. Raczej kubka komonów. Pirate's Prize. Szkoda, że te pirackie karty są takie drogie. W sumie D-Day Quartermaster jest całkiem spoko kartą. I tu mamy coś fajnego. Wildgrove Walker. Karta do combo. Można z nim parę fajnych rzeczy porobić i też chyba trochę chodzi. To też jest w sumie przyjemna karta, nawet w Edechu można ją grać. O, Tempest Caller, spoko. Wkurzający jest trochę na stole pełnym kreatur. Air Elemental, no to Deep Root Waters. Fajna rzecz w Merfolkach. Jeszcze jeden kolor. Masz ulubiony Dures. No, jeszcze trochę kart zostało. River Snake. Też przyjemna karta do Merfolków. Ale poza nimi nie jest jakimś takim wielkim trafem. Troszkę pirackich dodatków. Pieces of the puzzle. Trochę grało chyba w pionierze modernie. Teraz trochę mniej. Przyznam, że jest tego sporo. Jeszcze jeden pieces. Ale nabrało mnie. Jeszcze trochę basiców. Dobra. Chociaż szybko się przewinęły. Nie będę przeglądał od końca. Ribbon. Sympatyczna karta. Kolejny jakiś zniszczony typek. To go od razu usunę. Jeszcze jeden Ribbon. Grywalny, więc warto takie rzeczy w kolekcji trzymać. Tutaj puściutko, nie ma nic, żeby zawiesić na tym oko. Fiery Temper, może grywalny, ale nie jest dużo warty. No już jesteśmy blisko
połowę drugiego slotu. Grywalnego. No już takie zapchaj dziury nam zostały chyba na koniec tej kolekcji. A ja jeszcze liczę, że coś fajnego się trafi. W końcu w krapie największe perełki się trafiają i zawsze człowiek się cieszy najbardziej, jak coś jednak wygrzebie z tego. Ale tutaj nam niestety nic ciekawego nie wyskoczyło. Nic. No już. Blisko. Nic ciekawego. Postaram się. O, jest coś jednak fajnego jeszcze. Impact Tremors. O, już ostatnia część tej partii. Przyznam, że troszeczkę mało spodziewałem się, że będzie więcej. No, dobrze, są uncommony. Może jeszcze coś się wygrzebie. Same takie. Budżetowe karty. Treasure Cruise. Grywalna. Artless Cut. Kolejna grywalna rzecz. Temur Charm. Też w sumie tylko nic nie warta, ale grywalna jest. Też jak uzbierałem już playset jakiejś karty, to już jej nie wygrzebuję stąd. Ale to nie są też karty jakieś wartościowe, bo bym dał znać. Grave Harvest. Pusto.
może coś jeszcze wygrzebię. Ale też już jestem blisko końca kolekcji. I coś fajnego jeszcze trafiłem, Sylvan's Crying. Sympatyczna rzecz. Trochę Zendikarów jakiś. Któregoś z. Do nich nie mam szczęścia. Nigdy mi nic dobrego nie wpada. Z tych kaban stworów. Zawsze jakieś krapki. Ja też coś nie czuję, że w tym pudełku będą jakieś syty. No może poza jakimiś super uncommonami. Herald of Godzilla. Crumble to Dust. Kiedyś grało, jak Tron więcej wygrywał. Teraz już tak. I na cenie spadło i raczej mało ludzi w sideboardach to ma. Ale karta jest dobra. Eldon Archiv, karta do Commandera. Kolejna zniszczona, to wyrzucę i Herdon Archiva jeszcze jednego sobie dorzuca. No i została nam już ostatnia partia kart. Wiadomo, to jest niby partia kart, ale w środku mogą być jeszcze niespodzianki. Kacaryk Reunion, grywalna, no tutaj już nic ciekawego nie wyłapałem, wielki giant, robię dużo i nic poza tym. Koza. Czy coś jeszcze mnie zaskoczy? Jeszcze Ankataryk Reunion. Ale to nie jest Dramatic Revels, ale w takim słabym stanie. Karta trochę się zbliża do euro. No, nic mnie już nie zaskoczyło. Super. Nietoperze. Tylko bardziej klimatycznie te karty są. Diabolic Tutor. Klimatycznie są tylko dobre. No te grywalne staram się wykopać.
Ale pozostałe to jest niestety kubka. Już blisko końca. Szkoda, że ta końcowa część nie była jakaś taka, jakbym to powiedział, szalona dla nas, no i dla mnie. Ale playsety niektórych kart sobie uzbierałem. Szkoda, że gram tylko Commandera. No i to już jest nasza ostatnia pula kart. Fubisz całkiem spoko, a reszta to takie zapychacze. Więc dziękuję Wam za uwagę. Liczę, że Wam się podobał. I zachęcam do dawania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Mam nadzieję, że niedługo trafię kolejną fajną kolekcję i się podzielę z Wami openingiem tej kolekcji. Zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. A na koniec jeszcze podsumowanie finansowe.